Jak ty sobie radzisz w czasie pandemii? Radzę sobie, pracuję. Jakoś tak staram się żyć, jakby nie było tej pandemii. Oczywiście zachowując wszelkie środki ostrożności. Korzystam z podziemi. Naprawdę korzystam z podziemi. Spotykam się ze znajomymi, którzy też oczywiście zachowują wszelkie środki ostrożności. No jakoś tak staram się żyć tak, jakby tej pandemii nie było. Wiem, że to nie jest teraz w modzie, ale wierzę, że jest koronawirus, to już coś, nie? Aczkolwiek ja pracuję, jeżdżę do studia, nagrywam, chodzę na plan zdjęciowy. Nie wiem, moje dziecko jest w domu, to jest różnica, tak, duża. Lea uczy się w szkole, w domu zamiast w szkole. I to jest coś nowego, chociaż już trwa długo, więc już się przyzwyczailiśmy. No ogólnie, no to oprócz tego... No poszłabym sobie na kawkę, tak, ale nie będzie mi koronawirus mówił, jak mam żyć. Powiedziałeś, że się nie zamierzasz zaszczepić. To dlaczego? Bo jak miałam taką szczepionkę bodajże na odrę albo świnkę, jeszcze jak byłam małą dziewczynką, to zareagowałam alergicznie i dostałam właśnie tej odry albo świnki. I to mam 21 dni wyjętych z życia, nic nie pamiętam oprócz... Może szczegółów. W każdym razie chyba po prostu nie jestem osobą, która się nadaje do szczepienia.